Witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku z Hogwarts Legacy. W ostatnim odcinku byliśmy już na dwóch lekcjach czarów, jeden obronę przed czarną magią, drugą zaklęć. Poznaliśmy dwa czary, jeden to jest Leviosa, drugi to jest Akcjo. No i co? Co teraz mamy do zrobienia? Sprawdźmy. Nasze misje. Spotka się z profesorem Weasley. Okej. Zaznaczone. Dajmy się do profesora Weasley. O, podążamy za kartką. Przeczytałem mały, drobny spoiler, że jeżeli będziemy chodzić po Hogwarcie, nie wiem czy to do końca spoiler jest, w sumie nam to gra też powiedziała, żeby dość mocno używać Revelio, jeżeli będziemy przy różnych posągach, obrazach. W tym momencie będziemy mogli, że tak powiem, zobaczyć co, gdzie, jak i dlaczego, i też będziemy mogli zdobywać strony. To jest ciekawe zadanie, które już poza nagraniem wczoraj odkryłem. Jeżeli naciśniemy Lumos, to w tym momencie pojawia nam się na obrazie, nie jest już ciemny po prostu, a mniej więcej gdzieś w tym miejscu powinien znajdować się taki dodatkowy ognik, albo nie wiem w sumie jak to nazwać, może to jest ćma w sumie nawet, bo lgnie to do światła. I wtedy jeżeli znajdziemy tą ćmę, ciśniemy przy niej Lumos, możemy ją podprowadzić tutaj do obrazu wtedy i dostajemy doświadczenie plus właśnie tą dodatkową stronę, ale tym się zajmiemy już za niedługo. Pomyślałem, że spędzimy jeden taki dłuższy odcinek na tym, żeby po prostu pozwiedzać sobie Hogwart na spokojnie, natomiast teraz mamy dość ograniczoną tam możliwość zwiedzania, więc przejdźmy na razie trochę misji i zdobądźmy różdżkę. Wydaje mi się, że już właśnie po tych lekcjach będziemy mogli udać się po różdżkę do Hogsmeade, więc załatwmy to, ogarnijmy różdżkę i potem już będziemy zwiedzać Hogwart. Może nam się odblokują jakieś misje dodatkowe, zrobimy trochę misji dodatkowych, pozwiedzamy Hogwart i tak powiem, przejdziemy dalej. O, ale tu sobie odblokujemy szybką podróż. Okej, let's go. What about the room, professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Smyku? Ciekawe. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard no, tak, as much from Professors Hackett and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? To co, mamy już przesłuchanie? Bo nie rozumiem. Nie, pani profesor, nic nie jestem. I see. Like trying to get a sonnet from a Strela. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Cóż to będą za zadania dodatkowe? Wspomniał, co? Więcej pracy? Nie. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Jaki wzrok w ogóle zrobiła ta postać? No nic, popytajmy dalej. Czy to jest naprawdę skupiona? There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand.
I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Czy pani jest od transmutacji? Okej. Okay. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Oho. No nic, no to możemy ruszyć. I need you to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Oni. I've noticed you spending time with them. Bierzemy Nati, czy bierzemy Sebastiana? Weźmy Sebastiana. Całkiem sympatyczny gość się wydawał. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Okej, czyli musimy najpierw wykonać jednak zadanie poboczne i dopiero udać się do Hogsmeade. No nic, no to lećmy. Spróbujmy zrobić to zadanie. Problem z rozwiązaniem, by otrzymać swoje pierwsze zadanie. Zadanie to rodzaj misji, które otrzymujesz od profesora Hogwartu, a za ich ukończenie zdobywasz nowe zaklęcia. Nagroda za ukończenie pierwszego zadania jest zaklęcie reparujące. Reparo. Potrzebne do wykonania innych misji. Możesz śledzić zadanie i postępy w menu misji twojego przewodnika. Dobrze, no to udajmy się dalej i zobaczmy, co profesor ma nam do zaproponowania. Może nauczymy się reparo. Co będziemy naprawiać? You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Przepraszam, mikrofon mi się wyciszył. To w takim wypadku, jak jest zdanie? Complete tasks to learn Reparo. No lesson or lecture can compare to first-hand experience. And these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Okej, okay. Wykonajmy zadanie. I'll start the task right away, Professor. Ten profesor złap latającą stronę obok zniszczonego posągu, złap latającą stronę. Wieże obrony przed czarną magią. Okej, okay, to tu gdzieś powinno być pierwsze. Dobra, zobaczmy, jak nas prowadzi misja. A tam jest ta strona. This is the right area. I wonder where the flying page is. O, była tu przed sekundą, gdzie ona zniknęła. O! Got it. Cyk, mamy to. Dobra, teraz trzeba się udać do drugiego miejsca. Jakieś ścinki mamy dziwne. A flying page must be around here somewhere. O, nad głową twoją. Aj, znowu zniknęło. Brilliant. Bardzo ładnie. No to mamy to. Dobra, udajmy się dalej. Wróćmy do profesora. Nauczmy się reparu. I trust the preliminary tasks weren't... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we?
Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Boże, jaka spirala. No nic, spróbujemy. Ale przynajmniej tak nie zapieprza jak przylewio się. Nic, mamy reparo. Zakręcie reparujące reparo może być używane, by naprawić uszkodzone obiekty i elementy otoczenia. Ciekawe, czy za to też będziemy dostawać jakąś stronę albo doświadczenie. That's it! Very good! If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Akurat mamy niedaleko do walentynek. Reparo! Nicely done! Works like a charm, doesn't it? O, czyli dostajemy doświadczenie za naprawione rzeczy. Oj, oj. Wygląda jak zamieniona przez bazyliszka w kamień. Dobra, no to w takim wypadku co mamy dalej? Obecnie nie ma śledzenia misji, dobra. No to w takim wypadku musimy wybrać prawdopodobnie znowu. Sowia poczta? Co to jest sowia poczta? Brak nowych, okej. Okay. Misje. O, wyśledź mi, zbierz zapasy. Nagrody. Rzut starożytnej magii i starożytna magia, ale żeby to wymagane, wymagane drugi poziom i reparo. No okej, okay, dobra. Mamy czwarty poziom. Nie wiem dlaczego ma być drugi wymagany, ale udajmy się do Hogsmeade. Tędy jednak. Dobra. To jazda. O! Cyk, jeszcze jedna strona. Generalnie za zbieranie tych stron dostajemy tutaj takie dodatkowe rzeczy w wyzwaniach. Przy stronie przewodnika, o proszę bardzo, jeżeli zbierzemy przewodnik ich otwarcie, tu już dostaliśmy za pierwsze dwie strony, trzeba to po prostu zebrać. A tutaj mamy wygląd wyposażenia, uroczyste rękawice Hogwartu z 8 zebranych kart. Dobra, to odbierzmy to. Co to jest? Zbierz stronę przewodnika w Hogwarcie 15, nagroda wygląd wyposażenia, uroczysta czapka Hogwartu. No, taka średnia bym powiedział, kiepsko to wygląda. A przed nowym odcinkiem zmieniłem sobie szatę już na tą domową. Generalnie, jeżeli ktoś by was chciał zmieniać wygląd, zatrzymamy się tu jeszcze na chwilkę. Z Lumosem. Tutaj w wyposażeniu postaci wybieramy sobie peleryny i szaty. I tutaj można generalnie wybrać sobie, co chcemy dać. Natomiast jeżeli chcemy ją zmienić wygląd, ciskamy F i możemy sobie dopasować. Tak na przykład ja mam jeszcze taką szatę. Bardzo fajna, ale tak nie będziemy chodzić po szkole. Zmienimy ją na domową. Bardzo fajnie wygląda. Te detale w ogóle, patrzcie, ja przesuwam, rusza się kaptur na przykład. Jest jeszcze jedna opcja, można kaptur włączyć i wyłączyć. Będziemy mnichem. Tu jeszcze jest dodatkowe odzienie, to też można zmieniać wygląd. Na takie podstawowe, szkolne mundurki. Lub to, co ja dostałem, przez to, że się zalogowałem jeszcze na konto Warner Brothers. Połączyłem konto Warner Brothers i oczywiście też mam dokupioną tą edycję Deluxe. Tutaj mamy strój czarnoksiężnika. Dobra, ale nie przedłużajmy, idźmy dalej. Włączmy Lumos, bo nam niepotrzebne. Ale może Revelio? Okej, to było dość proste. No to zabraliśmy. Kufi! Czyli czapka następna. Śmieszną nazwę. Co tam, chłopaki?
Nic. Lepiej ruszaj. Jak nie, to nie? A może przy tym będzie coś ciekawego? Mały zasięg jest tego czaru. Czasami mi się wydaje. Ale jak trzeba, to pokazuje nie wiadomo jak daleko. Tutaj na przykład. Zrzuciliśmy tam, a tutaj pokazało nam drzwi. Są dzwony, strażnicy. O, tu sobie odblokujemy szybką podróż. Jest Sebastian. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavor to be the very best of guides then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Ale ten rycerz miał trochę przerąbane. Został prawdopodobnie od trolla. O, pojawiający się ludzie znikąd. Okej, to w takim wypadku to mamy błonię. Albo dziedziniec, zależy jak kto to tam nazywa. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. Revelio. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Może idźmy od razu za nim, żeby się nic nie zepsuło z tej wcześniej. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Oho. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. O, widzisz? Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. Widzisz, nie dość, że pomogłem, to jeszcze się przewietrzysz. Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh. Just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. I da się coś z nimi zrobić, czy teraz? Uuu, zabraliśmy. To takie nieograniczone, czy tylko raz z krzaka? A raz z krzaka i znikają. No to zbierzmy. Okej, to jest ciekawe. Oddaj miotłę. Polecimy do Hogsmeade. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Hipogryfy? You think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already. To the left is the Forbidden Forest, out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Jezu, jakie to wielkie jest w ogóle. Niby taka mała, taka krótka droga, patrzcie jakie to wszystko wielkie. Nawet detale tych wszystkiego zwróciło panu w pięknie. A little. It's positively enormous. It is that. Mm-hmm. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see. O, te strale. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still grzybki? Haven't told me how you became so good at dueling. Bierzemy jej grzybki. Zbieramy wszystko, będziemy ważyć różne eliksiry.
Co prawda ludzie, którzy grają na PlayStation, dostają jeszcze jeden dodatkowy, ale możemy sobie poradzić bez niego. Unfortunately, but you've seen quite a bit yourself firsthand too. Notably that dragon attack. Hopefully the rest. Nie wiem co to, ale się świeciło. Kamień księżycowy. Może się przyda do czegoś. Przepraszam, że tak trochę przerywam to, co oni mówią, ale dużo rzeczy dzieje się wokoło, więc chciałbym to też jakoś skomentować. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me! Eyes! What did, Mr. Moon? Demi guys! Ugly and airy and terrifying. Przerażający. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A Demi guy. Się najebałem. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Accio. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne is lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Próbujmy. Hogsmeade. Różdżki i dziki. Można zjeść i poczarować. A następne zamknięte drzwi. Aha, jesteśmy wymuszeni, wolny krok. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Przewiduję, że tam na sklep był tylko i wyłącznie z eliksirami. Fajnie. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Okay. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Wioska Hogsmeade jest pełna różnych atrakcji, sklepów i innych ciekawych miejsc, do których możesz się dostać dzięki swojej mapie w przewodniku czarodzieje. Otwórz mapę. Wow, okej. Okay. Mapa Hogsmeade pokazuje sklepy. Tutaj mamy zaznaczone pewnie sklepy z różnymi rodzajami rzeczy. Eliksiry, receptury. Załóżmy, że to są składniki. I ciekawe miejsca tak zwane z gwiazdką. Plac Hogsmeade, Stypley i Synowie, Miodowe Królestwo, jest i ono. Znacznij ikony i wciśnij prawy przycisk, by je śledzić, naciśnij Escape, by wyjść z mapy Hogsmeade. A to co, to jest sklep sportowy? Nie, najróżniejsze miotły, okej, okay, dobra, to się przyda. A co tu jeszcze mamy? Królestwo. O, sklep Zonka. Kiełisz on. Tu pewnie będziemy mogli. Imperium Urody, Madame Snelling. Okej. To w takim wypadku gdzie my możemy się udać? Najpierw. Stroje. O, udajmy się do Ollivandera najpierw. Okej. Mr. Ollivander. Let's go. O, to tu. Makers of Fine Wands. Od 382. Dobra. Wchodzimy. Dzień dobry.
I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Ciekawe, czy to jest jakiś ojciec albo dziadek serii Harry'ego Pottera. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Jestem ciekawy, czy nam przydzieli tą muszkę, którą dostaliśmy z Wizard Worldu. Yes. Zielone. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. Oops. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Chyba to nie tak miało działać. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13¾ inches, dragon heart string. Let's give this one a try. No ta już jest dziwna. O, chyba nie. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps czyżby you? To była ta? There you are. No tak, z najwyższej półki. Pewnie droga, panie Ollivander. I think you might be the one. Here, take it. O, ale nie opisuje jej, co to jest. To w takim wypadku jestem ciekawy, czy to będzie... Tak, a winorośl. Włos jednorożca, nieelastyczne, 10 i 3 czwarte cale. To jest to, co dostaliśmy z Wizard Worldu. A da się ją jakoś... Delikatna spirala. O, można wybrać kolor. Wolał taką. Ta przypomina trochę jednorożce. Taka z drewna bardziej. Tak, to już w ogóle jest taka spirala drewna. Biała. O, wodoku, dobra. No nie, nie będziemy Voldemortem. Aż tak. Ale myślę, że taka broń się... Nie. Może coś takiego? Jednak wydaje mi się, że ta mi się najbardziej podoba. Taka dość nietypowa jest. Jest gdzie wygodniej ją trzymać. Curious indeed. Myślę, że taka jaśniejsza. Rodzaje drewna. Tutaj zostajemy przy tym, co już wybraliśmy. A tu co tu jest? Aha, włos jednorożca, pirofeniksa. Włos jednorożca pełni rolę rdzenia różki, pozwalając stosować spójną magię. Aha, różki pozwalają stosować potężną magię. Różnorodną magię, czyli tak naprawdę jesteśmy tak gdzieś pomiędzy. Skoro to tak wychodzi. Zostańmy przy tym. Tutaj był opis, tak? Tutaj było to dostosowanie. Tutaj można to pozmieniać. Myślę, że to by było na tyle. Myślę, że różka wygląda całkiem sympatycznie. Za dużo tych presetów tutaj też nie ma, żeby to jakoś bardziej customizować. Może w przyszłości będzie to jakoś inaczej w dalszej części gry rozwiązane, ale zobaczmy, na razie zostajmy przy takiej. What do you think? Bardzo fajnie wygląda w sumie i leży w dłoni z tego, co widać. Tak, to jest to. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future.
Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Panie Ollivander, coś tu jeszcze mamy? Nie, ale tu... Tu jest jakaś skrzynka. Okej, okay, dostaliśmy jakąś kasę jeszcze. Pokradamy Ollivandera trochę słabo. Księgi i zwoje w takim wypadku. Zobaczmy na mapę. Gdzie są księgi i zwoje? Księgi i zwoje. Cyk. Idźmy do księgów i zwojów. Naprawdę bardzo ładnie zrobiony jest to Hogsmeade. O, tam coś lata, tam coś lata. An inquiring mind. Dzień dobry. Bardzo fajnie. No nic, zobaczmy co tutaj musimy kupić najpierw. Porozmawiajmy. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. Bardzo fajną brodę masz. I am the proprietor here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then. I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want, when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Okej, czyli to są to, co musimy kupić. Co tu jest? A, tu jest sprzedaj, tu jest kup. Okej. Tymczasowo niedostępne. Karmnik dla zwierząt. Skrzynia z zabawkami. Stanowisko do siekania. Kompostownik. Wow, naprawdę dużo rzeczy. Szlachetnie materiału, skaczący kociołek. Okej, weźmy to, co na razie nam jest potrzebne. Czyli studu ziarstwa. I stanowisko do eliksirów. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Oj, naprawdę drogie. Na razie myślę, że to nam wystarczy. Panie Brown. Ale zerkniemy, co jest na górze. Rebellion. Co jest na górze? Skrzynka? O, elegancka rękawica do pojedynków. Bardzo fajnie. Kartkę też zbierzemy. Jeszcze świeci? Lumos. Nie? No to dobrze. Zobaczymy, co to daje w ogóle ta rękawica. A to się skąd wziął? To są na trzeci poziom, to są na sensu. Ofensywa. Załóżmy.
Da się jakoś zmienić wygląd? Pewnie się da. Aha, to są to, co odkryliśmy. Może takie skórzane. Ale ze stykami. No co fajnie. No to idźmy dalej. Nie, to. Tak, mieszamy przyciski. A, jednak coś jest. Zaklęte schody. Skrzynek tam jest w cholerę obok. Dziękuję panu bardzo. Do zobaczenia. Miłego dnia życzę. A tu są gdzieś skrzynki. O, tam też jest skrzynka jakaś. Patrzmy, co nam ta skrzynka da. Tu jakiś czarodziej się przemyka. Aaa! Zamkniesz się. Lumos. Wstępny obraz. Ale to będziemy już pomału rozwiązywać w trakcie. O, następna kapka. Szczęście, trzeba się rozglądać cały czas z tego, co widzę pod tymi kartkami. Jestem ciekawy, co one nam lokują. To będzie tu. Strony przewodnika. Co my tu mamy? Żartowni się Zonka. A co tu jeszcze jest? Aha, czyli zestawy Zonka. Dobrze, no. Zbieramy, może będziemy wyglądać jak Zonk. Układ Wurst Headmaster. Dobra. Co my tu mamy dalej? Aha, nie popatrzyłem sobie, gdzie mamy się udać dalej. Dobry jestem. Odwiedź eliksiry. Nie chcę przekręcić nazwiska. Pipina. Stwierdzam, że to może być. Ale udajmy się tam. Ups, przepraszam. Kociołki. I cyk, wchodzimy. Pippins, czy jednak? Okulary w kształcie smoczych oczu. Okej. Porozmawiajmy. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though... I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Pippin. Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Bardzo fajny. Is it not the most accent. Fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can, so you don't miss out on anything. No to fajnie. Let's get you those recipes, shall we? Owszem. Dawaj pan te receptury. What can I do for you today? Okay, czyli tu mamy te podstawowe receptury, które musimy kupić. Wigenowy przepis na eliksirze leczenia. Okej, okay, przepis na eliksir, który po spożyciu wytwarza na skórze kamienne membrany chroniące przed obrażeniami. Okej, okay, czyli taka kamienna skóra. Okej, okay, to może być ciekawe. Zobaczmy, co tu jeszcze są za przepisy. Przepis na eliksir, który przez krótki czas zwiększa obrażenia zadawane przez osobę go pijącą. Okej. Okay. Przepis na eliksir, czyniąc osobę go pijącą niewidzialną. O, to może się przydać chyba do tych skrzyń. Ten eliksir ofensywny. Okej, okay, też do zadawania obrażeń.
Zmniejszający czas odnawiania czarów osobę go pijącą. Cooldown reduction. Bardzo fajnie. Oj, tu mamy te eliksiry. A tu jakieś dodatkowe są. Czarów osobę go pijącą. Zadanie obrażenia. Nie, to są te właśnie czary. Skórą. Tak, tu już są te gotowe eliksiry. Tu mamy składniki. Ale weźmy to, co nam pani profesor kazała. Uwielbiam wszystkich nowych graczy, trzeba wszystko trzymać. Niewidzialności 800. Dobra, to czy musimy zabrać 800 sztuk galeonów? O, tu mamy jeszcze muchy z siatku skrzydła. To co zabraliśmy w sumie, to stówkę kosztuje. A my ich trzy. Grzyby 150, też zabraliśmy je. Jutro wilka, to tego nie mamy jeszcze. Smarki trolla. Okej. A ile kosztują gotowe? Ta kosztuje 100, ta 300. Niewidzialności 500. O! Drogie. Tu mamy to sprzedanie, na razie nic nie będziemy sprzedawać. Będziemy się tym zajmować później. Okej. Zobaczmy, co jesteśmy w stanie u ciebie odkryć. Coś tu lata. Albo na zewnątrz. Prędzej na zewnątrz. Dużo tu widzę, że nie ma. Coś tu, ktoś tu, gdzieś tu coś. Nic. Tam nic nie ma. Na zewnątrz widać, że kartka latała. Tutaj mamy zioła, przyprawy, różne inne rzeczy. To wyjdźmy na zewnątrz, zobaczmy tą stronę. I przejdźmy do ostatniej rzeczy, którą mamy wykonać w Hogsmeade. Gdzie ty strona jesteś? To nie strona. A tu jest strona. Mam cię. Super. Patrzcie, jak w ogóle woda jest wykonana ładnie. Czemu wszyscy w grach się tak bardzo jarają wodą? Jestem bardzo tego ciekaw. Ale powiem wam, że jest to taki mały może dodatek, ale bardzo interesujący. Przynajmniej według mnie. Tam jest jeszcze jakaś skrzynka, może nam się uda tam jakoś przejść. Że nie spadniemy do wody. Halo, wskakuj. Co jest to? O, a to taka skrzynka tylko. No cóż. Śmieszek złota, tu jakiś stół. Tu mamy teleport też do Hogsmeade prawdopodobnie tylko. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Bardzo mi miło z tego. Bardzo miło z twojej strony. I jeszcze teraz będziemy musieli zapasy zdobyć. Magiczną rzepę. Pod widzeniem magicznej rzepy prawdopodobnie będziemy kończyć odcinek, ale to jeszcze się zobaczy. Mamy 40 minut, trochę ponad 40 minut nagrania. Nie chciałbym też, żeby te odcinki były za długie. To już? Dzień dobry. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. The Dittany for the new fifth year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a fifth year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way. And this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Dumny rolnik. Let me guess. You're after something fresh. Okej, co my tu mamy oprócz tego, co musimy wziąć. Ślazu. Okej. Okay. Więc to jest.
Rdest ptasi. Nasiona malwy. Wiki. Przedmioty pokoju życzeń. Nawóz. Czyli to nam pomoże. No a tu już mamy, że tak powiem, gotowe rośliny. Bierzmy to. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Boże, jakie to wszystko drogie jest. Better go and find Sebastian. Mamy wszystko, mówiliśmy jeszcze do pana, że musimy znaleźć Sebastiana. O, strefa nam się pokazała. Ten mózg należy do Timothy'ego. Stella, prowadząca magiczną rzepę, lubi być w centrum wydarzeń, nawiązywać kontakty z klientami poza sklepem. Miło z twojej strony. Nie ma to jak dobra reklama. Coś tu jeszcze znajdziemy? O, że nie masz nic przeciwko, leźlibyśmy tam jeszcze na górę. Ale chyba się nie da. Chyba nie. No cóż, trudno. Te wielkie... te wielkie dynie. No nic. Damy się zaraz do Sebastiana, a ja się z wami żegnam tym pięknym widokiem z kominami. Jeżeli podobał wam się odcinek, zostawcie lajka, subskrypcję, wyślijcie komuś, jeżeli macie taką ochotę, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!